Proszę Państwa, to co przedstawiłem Panu w tej chwili, nie mam tego przed sobą. Większy kontener kosztuje chyba 32 tysiące, mniejszy 23 tysiące. Będziemy budowali pewno jedno i drugie. Wystąpię do przy określaniu warunków projektu o budowę prawdopodobnie pół na pół jednych i drugich stąd. Ja nie jestem w stanie na dzisiaj Państwu powiedzieć i skosztować, ile będzie kosztować podmurówka, ile będzie kosztować światło i tak dalej, bo chcę, aby to określił projektant i dostawca tychże urządzeń. I takie są rzeczy znane. Ale mam prawo szacować, że jeżeli dostawa kontenerów będzie się mieściła w granicach 800 tysięcy złotych, to te 300 tysięcy jest na infrastrukturę, czyli na doprowadzenie prądu, na doprowadzenie ścieków, na pobudowanie fundamentów, na zrobienie pomostu, przejścia schodów i tak dalej, i tak dalej. I takie szacunki były przez nas robione. Normalnie, proszę Państwa, robi się to tak, że się określa, że nie może kwota, prawda, tych kontenerów przekroczyć tyle i tyle pieniędzy złotych na budowę. Każdy wyższy projekt, który będzie, oferta będzie przedstawiona przez wykonawcę, jest wtedy automatycznie odrzucony. Być może, że jeżeli nie będzie to 20-30, może będzie 28, może będzie 27. Ale nie żądę dzisiaj od mnie, żebym ja bez projektu mógł tą kwotę określić. A dlaczego nie chcę projektować? Bo uważam, że wszelkich adaptacji może dokonać tylko producent kontenerów. To nie jest, prawda, towar ogólnie dostępny na rynku, tylko to robi kilka firm w Polsce. I do nich się będziemy zwracali o zaprojektowanie i wybudowanie. Stąd narzucanie szczegółów może doprowadzić do tego, że będzie to całe działanie bezskuteczne, bezowocne, bo nikt takich adaptacji nam nie będzie chciał robić. To oni powinni zaadaptować to tak, aby to spełniało wymogi prawa wdrożonego. Dziękuję bardzo. Pan Radny Wójcik. Ja może powiem w ten sposób. My na dzień dzisiejszy określamy, że jest w mieście taka potrzeba, jest problem i to budownictwo chcielibyśmy, żeby powstało w mieście. A stronę formalno-prawną realizacji tego zadania ja już bym powierzył wykonawcy, czyli burmistrzowi, i później tylko kontrolujący, w jaki sposób to będzie realizowane. Ja chciałem jeszcze spytać, jakie to są wielkości tych kontenerów mieszkań w środku, metrażowo. To pan wie, że dwa rodzaje są. Przepraszam, no bo u pana są, prawda, te najwstępne moje. Mówiłem, że tylko te nie mniejsze niż 16 metrów, ale tam wchodzą pod uwagę tam cały czas, że będą pojedyncze. No to moim zdaniem to jest niemożliwość, ale tego kwestia nie jest. Ale to jest tylko pana zdanie. Jak ktoś to robi, ktoś to projektuje, tak, prawda? I opiera się i pewno kogoś to sprzeda. Taki przepis jest po prostu. Dziękuję panu za Wierzyński. Chciałem jeszcze zauważyć, że wśród wielu niewiadomych co do tego przedsięwzięcia jest również taka duża niewiadoma, którą trudno nam przypuścić, mianowicie poprawa płatności tych opłat za mieszkania, prawda, tego nawisu. Jeżeli to wiadomo, że te mieszkania mają być na pewnym sensie straszakiem troszkę, prawda, może się okazać też, że bilans tutaj będzie bardzo korzystny, jeżeli ludzie będą lepiej płacić pewne za mieszkania, no to będzie wartość przyznać na pewien czas te pieniądze. Mi się wydaje, że to może być jeden z elementów bardzo ważnych. Dziękuję panu burmistrzu. Prosiliście Państwo, żeby pewne pytania, które nie umiałem odpowiedzieć, na dzień dzisiejszy mogę Państwu powiedzieć, że to nie jest tylko sprawa straszaka dla tych, którzy nie płacą, ale to jest również sprawa, lista osób z wyrokiem zniesieniem na stan już rok wcześniej. Wyroki, które wysłaliśmy w Holmen, w eksmisji. Na dzień dzisiejszy mamy 15 wyroków eksmisyjnych, które miasto musi wykonać. Wyroki sądowe.
Mówiłem wielokrotnie, dlatego to nawet nie jest dla nikogo żadną nowością, że w sytuacji, że taki jest wyrok sądu, właściciel budynku albo mieszkaniec może pójść wynająć sobie mieszkanie, a miasto będzie musiało za to zapłacić. Dalej, mam również wykaz budynków wyłączonych z użytkowania, gdzie jeszcze przeznaczonych do rozbiórki, gdzie jeszcze nie ma wyroku sądowego. Są to budynki prywatne, ale sprawy w sądzie eksmisje się toczą. Takich przypadków mam również 9. Proszę, ja liczę, które zostały zrealizowane w jednej. Więc nie chcę przy tym mówić, ile my mamy osób, gdzie no na przykład jeden parę ogniska w środku domu, ale tak nic nie można zrobić, bo nie mamy go gdzie wyeksmitować. Przyniosek od jednego budynku drewnianego do drugiego, prawda? Bo to w niczym nie zmieni sytuacji. My musimy mieć lokale dla osób szczególnie uciążliwych, dla osób, które stanowią dużą uciążliwość dla innych, żeby, nie wiem, albo ich straszyć, albo mieć ich gdzie wyprowadzać. I uważam, że tam może byłoby to jedyne przynajmniej widzę fory, miejsce, gdzie możemy na dzień dzisiejszy to określić. I że takie budownictwo mogłoby spełnić tą rolę. Dziękuję bardzo. Proszę przystąpić do głosowania. Pozwólcie Państwo, że odczytam te kroku. Komisji Sytuacyjnej dnia 15 kwietnia 2008 roku z głosowania nad uchwałą nr 134-5008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok. Komisja Sytuacyjna w składzie przewodniczący Beata Ryderka, członkowie Paweł Łukiński, stwierdza, co następuje. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, ważnych głosów oddano 15, nieważnych głosów oddano 0. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych. Komisja Sytuacyjna stwierdza, że uchwała nr 134/5008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok została podjęta. Dziękuję bardzo.